Budżet obywatelski na rok 2019 to temat, który podzielił radnych podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Dołmica ma za sobą już 3 edycje tego projektu. Kwota, jaką planowano przeznaczyć na działania proponowane przez mieszkańców w przyszłym roku, to 1,5 miliona złotych. Kluczowym problemem dla samorządowców było ustalenie, czy pozostawić bez zmian obecnie obowiązujące zasady dotyczące tego rodzaju finansowania działań w mieście. Zdaniem Mateusza Cebuli aktualne zapisy wymagają poprawek. Rajca bierze nawet pod uwagę przesunięcie działań z zakresu budżetu obywatelskiego na rok 2020. W każdym przedsięwzięciu trzeba dokonywać ewaluacji i widzimy, że przy obecnym układzie po prostu terminarza głosowań i zasad w budżecie obywatelskim wychodzi na to, że często późno ogłaszamy przetargi, są wysokie ceny, mamy trudności ze znalezieniem wykonawców i niektóre zadania wypadają po prostu z kolejki albo trzeba gdzieś tam jeszcze dokładać pieniądze z budżetu, po prostu no, nieprzewidziane w danej sytuacji. I po prostu, żeby tego uniknąć, już po głosowaniu w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego proponowaliśmy pakiet takich rozwiązań, żeby burmistrz to uwzględnił i przedstawił nam teraz na sesji, polegający z grubsza na tym, że rozciągamy czas realizacji danego budżetu obywatelskiego na 2 lata budżetowe. To nam pozwoli spokojnie, jak już będziemy mieć wyniki głosowania, zaprojektować te inwestycje, uzyskać niezbędne pozwolenia i w dogodnym czasie dla sytuacji na rynku, po prostu żeby uzyskać lepsze ceny, ogłosić przetarg. Przyjmowanie uchwały z intencją, że za 2 tygodnie ją zmienimy, no jest no po prostu niepoważne. Ja zaproponuję radnym, żeby do końca tego tygodnia do biura rady złożyli swoje propozycje zmian i ja w przyszłym tygodniu się zobowiązuję zorganizować spotkanie. Wszyscy chętnie będą mogli przyjść i spróbujemy tam wypracować rozwiązanie. Inaczej na sprawę patrzy Szczepan Mroczek. Uchwalenie kwoty budżetu obywatelskiego to jego zdaniem niezbędne działanie służące dalej ustaleniom w sprawie budżetu miasta. Proponowane przez radnego Cebulę rozwiązanie widzi jako blokowanie pracy obecnemu, jak i przyszłemu burmistrzowi. Powinniśmy uchwalić kwotę, ponieważ przy konstrukcji budżetu na następny rok burmistrz powinien wiedzieć, jaką kwotę ma do dyspozycji, jaką mu rada, że tak powiem, przeznaczy. No i wtedy na tej podstawie będzie można skonstruować budżet ten główny i ewentualnie dać sygnał do mieszkańców, w jakim obszarze finansowym mogą się poruszać. No, powinniśmy dobierać takie zadania i tak jak jest zapis w regulaminie, że jedno zadanie i realizacja w danym roku kalendarzowym. Przenoszenie na lata następne, no to jest już jakaś budowa etapowa, więc jeżeli się nie da czegoś zrobić w jednym roku, no to już jest jakiś kolejny etap, kolejne pieniądze i już wtedy znowuż dylemat, czy to zadanie, które nie zostało dokończone w danym roku, będzie pobierać środki z nowego, że tak powiem, budżetu. I wtedy tym kosztem praktycznie sami mieszkańcy się mogą zablokować, że nie mogą coś zgłosić innego, ponieważ już mają zadanie w realizacji. Włodarz miasta Mariusz Szewczyk ze spokojem podchodzi do sporu wokół tematu. Jeżeli są jakieś nowe do zapisu paragrafy, punkty, to należało zgłosić na komisjach. Jeżeli jest też wola taka, żeby zdjąć, nic się nie dzieje. Jest jeszcze czas. Do końca kadencji mamy czas, bo jeżeli to zostanie wpisane w budżet na rok 2019, to będzie ujęte i tutaj nic się nie zmieni. To, czy środki do wykorzystania w ramach budżetu obywatelskiego zostaną rozłożone na najbliższe 2 lata, czy może pozostaną aktualne zapisy, pokaże czas. Konkrety prawdopodobnie usłyszymy po zapowiedzianym przez radnego Cebulę spotkaniu wszystkich zainteresowanych tematem.